Nowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Dominik Smyrgała urodził się 20 grudnia 1978 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, doktorat obronił w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej. Wcześniej był między.i.neutron głównym analitykiem w Ośrodku Monitorowania i Analiz MON, członkiem zarządu Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo Rozwój Energia Fibre, zastępcą dyrektora w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pracował także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Naukowo związany z Kolegium CITAS. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, na Bałkanach i obszarze dawnego ZSRR oraz historii służb specjalnych. Laureat wyróżnienia Finansista roku 2014. Według podawanych przez Ministerstwo Informacji, w wolnych chwilach stara się spędzać czas z dziećmi i uprawiać aktywną turystykę.